Osobiście praktykuję okresowe już od dobrych kilku lat, jednak szczerze mówiąc, mam co do niego teraz całkowicie inne podejście niż miałem kiedyś. W zasadzie w przeszłości traktowałem go jedynie jako takie narzędzie, które służyło mi do lepszego, szybszego i bardziej bezbolesnego schudnięcia, gdyż byłem zdania, że gdy człowiek jest na redukcji, a tym samym ucina kalorie powyżej takiego zapotrzebowania kalorycznego, no to zawsze w którymś momencie dnia co najmniej raz musi poczuć kłód. Tak to po prostu działa. I rzeczywiście byłem wtedy zdania, że po prostu w chwili, gdy w tej pierwszej połowie dnia, bo zazwyczaj praktykowałem w pierwszej połowie dnia, tam na początku do 10 nie jadłem w ogóle nic, a później się obedałem, później do 12. No a aktualnie robię takie okresowe post, że nie jem nic do 15 godziny, a później jem do 17. Jestem trochę piechotnięty. No ale uważałem wtedy, że w chwili, gdy wytrzymam te kilka godzin bez jedzenia, czyli przetrzymam ten głód, no to od momentu, jak już zacznę sobie jeść. W tym oknie nie powinienem tego głodu czuć. I rzeczywiście, niekiedy to tak działało, a niekiedy nawet jak w dopcałem... 2000 kalorii na raz to i tak za chwilę czułem głód przez to, że cały dzień nic nie jadłem na przykład, nie? I jakby moje ciało zawsze wołało się po te kalorie. Ale teraz wiem, że to, że w pewnym sensie IF pomaga Ci schudność, to jest dosłownie wierzchołek góry lodowej. To ma takie multum korzyści. Większa produktywność, nawet zwiększa się Twoja długowieczność, możesz odwrócić proces starzenia się, stany zapalne zanikają, niższa glukoza we krwi, mniejsza szansa za zapadania przy różne takie choroby związane z wiekiem albo neurodegeneracyjne. No, Może można by naprawdę dużo wymieniać. I rzeczywiście zauważyłem, że takim okresowym postępem, bo jest wiele rodzajów, w sensie możesz sobie wybrać ile godzin nie jeść, a ile godzin jeść, możesz to dniami nawet nie jeść, ale najpopularniejszą rzeczywiście metodą jest 16 na 8, czyli 16 godzin pościsz i przez 8 sobie jesz. Ja jakiś czas temu przeczytałem taką fajną książkę, śpi, jedz, ruszaj się, chyba się nazywała, autorstwa Sachina Pandy. Jest to taki, można powiedzieć, chyba najbardziej znany ekspert z dziedziny ogólnie rytmów okołodobowych, no a przede wszystkim okresowego postu, bo mamy wiele innych rytmów. Rytm okołodobowy, czyli, można powiedzieć, taki nasz zegar biologiczny, który ma ulubione godziny wykonywania jakiejś danej aktywności. Mamy właśnie ulubione godziny jedzenia. Jeżeli jesteśmy regularni, to w tych samych godzinach wtedy organizm będzie nam wysyłać hormony głodu. Tak samo na nascenia. I tak samo mamy ulubione godziny wstawania z łóżka, ulubione godziny pójścia spać, ulubione godziny. Wszczania nawet, wytwarzania moczu, czy co tam jeszcze było, treningów. No więc, jak zazwyczaj, jak zadbasz o jeden ten rytm dobowy, to zazwyczaj inne też się regulują. Tak było właśnie napisane w tej książce, rzeczywiście to się sprawdza. No bo przykładowo co, jak jesz w regularnych godzinach. W regularnych godzinach jesteś głodny, wtedy dbasz o to, żeby się nie przejadać, żeby nie dojadać. Wtedy zazwyczaj masz przerwę od jedzenia do snu, jakby przez sen wydłużasz ten okresowy post, przez co dbasz bardziej też o sen, jest on bardziej jakościowy. Jak się wyśpisz, no to masz większą ochotę ćwiczyć, więc regularne godziny ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko stabilizuje, prawda? I jak ten starczyn panda. Powiedział kilka rzeczy, które się kłóciły z moimi poglądami, z moją ideologią, jak na przykład to, że twierdził, że węgle jeść trzeba dużo rano, bo wtedy metabolizm jest bardziej podkręcony, że IFA najlepiej robić właśnie we wcześniejszej fazie dnia, bo później metabolizm zwalnia, mimo że w praktyce, w której... Części dnia, byś nie zjadł tych kalorii, no to tak samo znaczy jeszcze, że on zadziała, tylko ja osobiście dużo bardziej polecam IFA z rana, dlatego że na pusty żołądek jesteś dużo bardziej produktywny, jakby masz wyczulone wszystkie zmysły i nie musisz myśleć tylko o tym jedzeniu, nie jesteś taki ociężały, szczególnie po węglach. To czujesz, że jak insulina jest podbita, to ty jesteś. i za dużo nie zrobisz, prawda? Ale tak mówiłem, jest najbardziej popularny ten rytm e dobowy 16,8, ale to wcale nie tak, że on jest jakiś najlepszy, tylko. Tak to się po prostu zapisało na kartach historii, dlatego że eksperymentatorzy, jest takie słowo, no ludzie przeprowadzający eksperyment po prostu nie chcieli pracować więcej niż 8 godzin, monitorować innych, więc na tym robili badania, no i tak jakoś ludzie to zainterpretowali, czy to jest najlepsze. No ale nie, bo zazwyczaj po prostu działa to tak, że im bardziej ty ten post wydłużysz, tym więcej korzyści zdrowotnych otrzymujesz okazuje się, że do pewnego limitu do tego zaraz dojdziemy, no ale tak w przypadku jednego, dwóch dni, no to raczej im dłużej będziesz w fazie tego postu, tym lepiej na tym wyjdziesz tutaj naprawdę. Ale Stacem Panda w swojej książce ciągle zaznaczał, że najważniejsza jest regularność. I ja się do tego stosowałem. Zawsze starałem się mieć regularne godziny pierwszego i ostatniego posiłku. Co co się tam działo pomiędzy, to mnie jakoś nie obchodziło. No, aktualnie jem jeden, dwa posiłki, więc no, tylko na nie muszę patrzeć. Ja zazwyczaj dwa posiłki sobie jem, no ale wcześniej po prostu miałem okno żywieniowe, w trakcie którego jema, nie że dzieliłem to jakoś na dwa posiłki or some shit. I teraz na przykład się dowiedziałem. Dużo rzeczy nowych a propos okresowego postu, które zmieniły całkowicie moje podejście. Uważam, że regularność nie jest aż tak ważna. Jasne, to jest fajne dla Twojego organizmu, żeby mieć sygnał głodu i na w tych samych godzinach, ale jak się okazuje, ma to też wiele minusów. Widziałem, że wiele osób, nawet takich, którzy naprawdę się znają na tym okresowym poście, robią raczej taki eksperyment. Nawet niektóre plemiona to robią instynktownie, naturalnie, że. Zamiast skupiać się na tym, aby jeść w określonym tym samym oknie żywieniowym każdego dnia, bo za czym pana mówił, że w tych samych, tak w pół godziny może być w te, we w te czy tam 15 minut w te, w te coś takiego, to nie będzie problem, ale żeby mniej więcej te same godziny były. To ludzie niektórzy robią tak, że w chwili, gdy w jeden dzień zjedzą sobie śniadanie, to jedzą do obiadu, skipują kolację. I na następny dzień właśnie skipują śniadanie, a zaczynają od obiadu i kolację. I później na odwrót. Czyli sobie tak to rotują wszystkim, po prostu aby wydłużać ten post i niekoniecznie skupiali się oni na tych samych godzinach. I się zastanawiałem chwila, chwila, czyli czy nie jest to aż tak ważne? Czyli po prostu chodzi o to, że post był dłuższy? I rzeczywiście ja ostatnio się do tego stosowałem, bo niby w dalszym ciągu mówię, że jem od 12 do 16, ale w praktyce prawie zawsze jem 14 czy 15, dlatego że no, zapracowany jestem, tu czytam, nagrywam trening jakiś, często wracam z Buta, no i zachodzę o 15 do domu, no i dopiero wtedy zaczynam. Ale szczerze mówiąc, się nie przejmowałem bo ja starałem się robić tak, żeby wydłużać ten post. Mogę zmieniać godzinę, ale po prostu chcę, żeby był dłuższy. Na przykład, jak mam niby ustalone 12-16, to mogę zjeść nawet do 15. Ale nie chciałbym mieć po 16, czy coś takiego, nie? Makes sense, żeby chociaż jedna godzina była jako tako stała. I teraz szczerze mówiąc, dowiedziałem się całkowicie innych rzeczy. Nawet sam Albert Einstein kiedyś powiedział takie słowa, że robienie ciągle tego samego i oczekiwanie innych rezultatów jest największym szaleństwem. Jak najbardziej się to odnosi do tego przypadku, ponieważ jeżeli ty wykonujesz cały czas okresowy, post przykładowo 16,8, jeżeli na ciebie działa, to spoko. Ale. Musimy tutaj wziąć coś pod uwagę. Były przeprowadzone eksperymenty na myszach. Na myszach, które to robiły okresowy post trwający 46 godzin. I z racji, że ten post był całkiem długi, całkiem ciężki do wytrzymania dla większości osób. Okazało się, że nie do końca to wpływało aż tak prozdrowotnie na ten mysz, dlatego że dosłownie w chwili, gdy ona już po tym poście 46-godzinnym dostała pożywienie no to. Bardzo słabo radziła sobie z utylizowaniem glukozy, przez to, że przez te 46 godzin nie jadła w ogóle węglowodanów. A dowiedziałem się ostatnio, że działa to tak, że na przykład jak osoby jedzą węgle całe życie, to coraz lepiej nimi zarządzają, coraz lepiej organizm się do nich adaptuje. A jeżeli przestajemy je jeść i na przykład zmieniamy się na ketony, no to później, jak wrócimy do węgli, no to znowu mogą być jakieś problemy z regulacją tej glukozy, może ona skakać zbyt wysoko albo zbyt nisko. Ale w przypadku tej myszy, o której wspomniałem, Jadła na 46 godzin i doprowadziła się do sytuacji hipoglikemii, przez co jej glukoza spadła tak nisko, że mogła nawet umrzeć. Jednak u tej myszy zauważono bardzo, ale to bardzo pozytywny wpływ na jej geny, odpowiedzialnej za utylizowanie, utlenianie i spalanie tłuszczu. Przez co ta mysz dosłownie mogła czerpać więcej energii z tych tłuszczów, które spożywa i jednocześnie jej metabolizm był zmieniany w taką stronę, że łatwiej jej było schudnąć, a z węglami sobie gorzej teraz radziła. Inny eksperyment, tym razem przeprowadzany na ludziach, polegał na czymś zgoła odmiennym. Podzielono ludzi na dwie główne grupy, w której jedna grupa była na time-restricted eating, czyli właśnie, inaczej mówiąc, okresowy post. Spożywali oni pokarmy od 12 godziny do 20, czyli... Taki standardowe 16 przez 8 okresowe post No a ta druga grupa ludzi Nie była na okresowym poście Tylko jadła sobie cały dzień Dokładnie od 8 do 20 godziny Tyle ile chcieli nie? Chociaż starali się tam żeby właśnie posiłki mieli podobną kaloryczność też podobną Tylko że po prostu były inne godziny posiłków No i okazało się Że właśnie ogólnie ten, ten eksperyment przeprowadzono przez 5 dni Przez 5 dni właśnie jedli ci ludzie w ten sposób A 6 dnia obie grupy dostały tłusty posiłek No i co się okazało Zbadano właśnie tych ludzi, no i grupa, która była na tym time restricted eating, spaliła dużo więcej tłuszczu z tego posiłku i utylizowała lepiej ten tłuszcz. Mimo multumu korzyści, jakie oferuje nam okresowy post, ma on też niestety efekty uboczne. Jak na przykład taki, że może on drastycznie spowolnić nasz metabolizm. I teraz omówmy właśnie tę sytuację. Kiedy wiedzieć, że nasz metabolizm zwolnił? Jak to wykryć? No wiesz, robiąc codziennie. Post 16:8. Sprawiasz, że twój organizm uczy się wykorzystywać lepiej kalorie z tych posiłków, które jesz w tym oknie żywieniowym i dostosowuje się coraz bardziej do tego, że przez resztę dnia nie jesz i wtedy nie będziesz trawił. I to się wydaje spoko. No z tym, że okazuje się, że robiąc redukcję na takim okresowym poście codziennie, organizm lepiej sobie radzi z tymi kaloriami. A ty palisz dosłownie mniej tłuszczu z twojego ciała. Tutaj ciekawostkę dodam, spożywanie sporych ilości białka pomaga w pewnym sensie zminimalizować ten efekt, przez co organizm w dalszym ciągu będzie dosyć dobrze palił ten tłuszcz. Więc białko zawsze powinno iść w diecie. Wiele osób o tym nie wie, ale takie nawet kilkudniowe posty są mega prozdrowotne, ponieważ tak jak mówiłem, im bardziej wydłużysz ten okres niejedzenia, tym więcej korzyści zdrowotnych. I na przykład jest taki... Monkfast, czyli trwa on 36 godzin co najmniej, nie jesz nic przez tyle czasu, no i naprawdę twoje ciało wtedy jest bardzo w dobrym, w dobrej kondycji psychofizycznej. Zróbmy to. I rzeczywiście porównywano takie badania, gdzie jedną grupę ludzi dali na okresowy post trwający 36 godzin, a drugą 72 godziny. Post prowadzony przez 36 godzin w znacznym stopniu poprawiał metabolizm tych badanych. Jednak co ciekawe, w tej drugiej grupie, która prowadziła post przez 72 godziny, okazało się, że przez zbyt wysoko podbitą epinefrynę czy adrenalinę, ponieważ im dłużej właśnie nic niejesz, tym więcej te neuroprzekaźniki są podbite, no to nie widziano jakichś lepszych rezultatów. Metabolizm był poprawiony do takiego samego stopnia. Co prawda nic złego się jakby im nie stało, nie? ale rzeczywiście okazuje się, że może 36 godzin to jest taki złoty threshold, który chcemy osiągnąć. I don't know. No u mnie taka dłuższa głodówka 4-godzinna nie zadziała. Lepiej zadziałała także 20 kg w miesiąc przy tym, bo taki mi się atak głodu odpalił. No ale jak widzisz, długie posty są bardzo dobre, ale jest jakiś górny limit do którego to się po prostu opłaca robić. Robiąc regularnie okresowy post, Twoje ciało uczy się czerpać energię z ciał ketonowych. Ciała ketonowe nie są tworzone tylko i wyłącznie w procesie jakby jedzenia tłuszcze i unikania węgli, jak dużo osób myśli, tylko nawet jak mamy pusty żołądek, bo ludzie naturalnie czerpią energię z węglowodanów i z ketonów. Preferowanym źródłem paliwa węgle są, ale jak przestaniesz je jeść, no to po dwóch, trzech tygodniach zaczynasz się adotować do ketonów, no i właśnie nawet jak nic nie jesz, no to wtedy, wtedy te ketony są wyzwalane, bo one nie są jakby z tłuszczów. O ile, o ile czegoś nie wiem, nie są one z tłuszczów, tylko po prostu one są wytwarzane na wskutek abstynencji węglowodanów. Ale zamknij tę mordę, parów, nie wyzywaj mnie w tym komentarzu, daj mi coś wytłumaczyć, bo chyba coś przyfarmazoniłem. Jak najbardziej, ciała ketonowe są wytwarzane na wskutek abstynencji od węglowodanów. No i na przykład jak jesteś w okresowym poście, jak masz pusty żołądek, co nie? Czyli po prostu nie jesz tych węgli, te ciała ketonowe mogą się wytworzyć. Ale, 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 powiedziałem przed chwilą, że rzeczywiście one jakby nie wytwarzają się z tłuszczów. I nie wiem teraz, czy jest to prawda, dlatego, że przykładowo, jak osoby się adaptują do jakiejś diety niskowęglowodanowej, na przykład low carb carnivore, czy dieta przykładowo ketogeniczna, no to wtedy, aby otrzymywać jakąkolwiek energię, żeby w ogóle mieć siłę się ruszać, bo ja na przykład teraz jestem na 11 dniu carnivora i jak idę biegać, to Krękajcie narody, ale w każdym razie, właśnie dopiero po takich dwóch, trzech tygodniach to jest minimalny czas, po którym jakiekolwiek te ketony się wytwarzają. A taki pik, moment, w którym rzeczywiście już zaczynasz mieć maksymalny poziom energii, z tego co słyszałem, odbywa się przy trzech miesiącach. Niektórzy mówią, że dwóch, ale tak bezpiecznie powiedzieć, że przy trzech. No jednak. Niektóre osoby właśnie, nawet jak się zaadaptują całkowicie, mówią, że jeszcze nie mają tak dużo energii jak powinni. No i wtedy takim osobom się radzi, aby zwiększyli podaż tłuszczów. I że niby wtedy będą mieli więcej energii. No i teraz nie wiem, czy to oznacza, że po prostu wtedy będą mieli więcej kalorii, a im więcej kalorii zjesz, to na drugi dzień masz więcej energii do ruszania się, bo ciało naturalnie chce palić te kalor kalorie czy chodzi o to, że jednak te ketony też się z tłuszczu wytwarzają. Także jeżeli tak jest, sprostuj mnie w komentarzu. I możesz opominać to, że jestem śmieciem, mam zdechnąć i w ogóle, i co tam jeszcze chcesz powiedzieć. Tego nie musisz. No chyba, że chcesz mi pomóc zwiększyć zasięgi. Dzięki parowo. Dlatego w czasie właśnie praktykowania takiego okresowego postu ciało uczy się lepiej radzić z energii powstałej z tłuszczów, a coraz gorzej z węglowodanów. No i w sytuacji, kiedy osoba jest na takim poście lub na jakiejś diecie ketogenicznej, low carb czy carnivore, no to w chwili właśnie, gdy ona sobie zje te węgle, wtedy organizm źle sobie z nimi radzi i odkłada je w tłuszcz dodatkowy zamiast w energię. Ciało przyzwyczaiło się do energii z tłuszczów i poszukuje teraz jedynie tych tłuszczów, a węgle nie bardzo go interesują. Z kolejnego badania wynika, że rzeczywiście 72 godzinny post nie jest dla ciebie najlepszy, Ponieważ ma pewne efekty uboczne. 72-godzinny post wyrabia tolerancję na glukozę. Przez co, tak wcześniej wspomniałem, ladzimy sobie dużo lepiej z energii z tłuszczów, a dużo gorzej z tych węglowodanów i postprowadzony od 36 do 72 godzin zwiększa hormon wzrostu tak bardzo, że dosłownie utrudnia on pracę insulinie. Bo hormon wzrostu ma dużo zastosowań. Po prostu chodzi o wzrost Twojego ciała wszerz, wzwyż i tak dalej, ale też na przykład jest on głównym czynnikiem odpowiedzialnym za podtrzymywanie beztłuszczowej masy ciała. Czyli na przykład właśnie jak nie mamy żadnego pożywienia w żołądku, jak nie jemy od dłuższego czasu, no to wtedy hormon wzrostu do niesamowitych stopni może podrosnąć, ale właśnie sprawić, że no, będziemy tracić więcej tłuszczu, a mniej mięśni. I hormon wzrostu jest dla nas świetny, jednak jak się okazuje, może on wywołać insulinę oporność, przez co właśnie tutaj się pojawia problem i dlatego utrudnia on pracę tej insulinie. W innym eksperymencie możemy zobaczyć, w jak łatwy sposób możemy zwiększyć wrażliwość na insulinę z węglowodanów. Grupa ludzi, którzy przeprowadzali post w całkowicie inny sposób od reszty, robili sobie oni. Post 24 godziny, czyli całą dobę nic nie jedli, a w drugi dzień jedli cały czas. Później kolejny dzień, 24 godziny nic nie jedli i później znowu cały czas jedli. I tak chyba zrobiono właśnie po 3 razy. Więc mówiąc to co wcześniej Ci powiedziałem, no kłóci się to z wiedzą Sachina Pandy, że regularność jest najważniejsza bo to całkowicie nie jest regularne, chociaż w pewnym sensie, no co, co drugi dzień jesz, co drugi dzień nie jesz, więc może, może to się zalicza jako regularność. No ale w każdym razie ta grupa zwiększyła tolerancję na glukozę, przez co ich ciała dużo lepiej metabolizowały węglowodany i też utylizowały energię z nich. Autofagia to takie zjawisko, które się odbywa w naszym organizmie, polega ono na tym, że zużyte stare komórki, które nie są już do naszego ciała potrzebne, są przekształcane dosłownie w paliwo, w dodatkową energię. Ma ono wiele, wiele korzyści, ta auto na np. długowieczność. Im dłużej ludzie są na deficycie kalorycznym, chociaż delikatnym, czy to robiąc IFA, czy też niekoniecznie, szczególnie jeżeli wprowadzisz to jako w taki swój element lifestyle'u, po prostu, jeżeli będziesz pościł na co dzień przez całe Twoje życie, no to osiągniesz najwięcej korzyści zdrowotnych. Im szybciej zaadaptujesz się do takiego lifestyle'u, tym lepiej dla Ciebie. Co ciekawe, prowadzenie takiego lifestyle'u nie ma górnego pletołu, jak to się mówi. Czyli to nie jest tak, że rosną te korzyści zdrowotne i w pewnym momencie się zatrzymują. Nie, one mogą rosnąć w nieskończoność, więc okresowy post jest kur... ważny. Autofagię możemy podkręcić w naszym organizmie na wiele sposobów. Możemy na przykład wykonywać ten okresowy post, możemy wykonywać redukcje, zimne prysznice, saunę, kawę się napić na przykład. No i patrz, to wszystko daje te autofagię ale nic nie mówi, żeby tego nie mieszać. W chwili, gdy mieszasz, jeżeli robisz wszystkie te prozdrowotne korzyści, to Twoja autofagia rośnie do niesamowitych poziomów i ma wtedy o wiele, wiele więcej energii. Wiedząc, że te wszystkie czynności można ze sobą mieszać, no to bardzo bym Cię zachęcał do tego, abyś starał się każdego dnia wykonywać jakąś formę aktywności fizycznej, kiedy masz jeszcze pusty żołądek, a szczególnie, gdy jesteś w tej ostatniej fazie, ostatnich godzinach, powiedzmy, tego postu, to zazwyczaj będziesz najbardziej głodny. No i jest to taki... Pozytywny stresor dla twojego organizmu. I nie musi to być jakiś ekstremalny trening, nie musi być jakiś wiele, bardzo wymagający, jakiś długi bieg, czy co. Nie można pójść na spacer, ale spokojnie było wykonać jak, jakiś trening fizyczny, nie? No bo patrz, on podbija autofagię, ten trening fizyczny, no i też pusty żołądek podbija, i redukcja, i okresowy post. Łącząc to, osiągniesz wiele, wiele benefitów dla Twojego zdrowia. I zalecam Ci także, abyś starał się prowadzić życie w taki sposób, aby być praktycznie cały czas na deficycie. Bo wiele osób myśli, że to jest niezdrowe, żeby ciągle być na redukcji i mówią coś tam, że eee, będziesz się czuł jak gówno, odporność się pogarszy. no ale nie. Im więcej się o tym dowiaduję, tym bardziej widzę, że ludzie dosłownie najkorzystniej wychodzą, jak jedzą mniej niż potrzebują, bo wtedy wiele prozdrowotnych takich genów stresowych się aktywuje, które Zwiększają ich długowieczność, humor, odporność i tak dalej. A kiedyś słyszałem, że to odporność pogarsza, więc no, farmazony straszne. No ale w każdym razie, na przykład, białko ci pomoże, bo na pewno się boisz, że mieścić cię będzie. No, no jasne, no jeżeli, powiedzmy, Twoim celem życiowym jest zbudowanie mieści, no to nie będę ci mówił, żebyś był całe życie na redukcji, nie no. Tylko ja tak robię. Ale, ale, no jasne, wtedy to nie powinieneś tego robić, skoro rzeczywiście chcesz urosnąć, chcesz większyć, większyć siłę głównie. Ale w takim normalnym, typowym przypadku, zachęcam właśnie do tego, aś prowadził taki lifestyle, gdzie jesteś codziennie na choćby delikatnej redukcji. No bo wiadomo, im większa redukcja, tym gorzej się będziesz czuł, gorsze samopoczucie, gorsze libido, gorszy poziom energii. No ale jak delikatna będzie, no to spoks. Jeżeli właśnie się boisz, że powiedzmy, nie wiem, mieście ci zaczną zanikać, no bo zawsze jakby z wagą, Idą ubytki mięśni, wody i tłuszczu jednocześnie, procentowo to się różni oczywiście, ale no, białko, na przykład spożywanie dużej ilości białka pomaga w dużym stopniu jakby zachować ten, raczej zatamować ten efekt kataboliczny, czyli efekt rozpadu tych białek mięśni. No i dodatkowo też, jak będziesz ćwiczył regularnie, no to też zapobiega temu efektowi katabolicznemu, więc to jest spoks. Jeżeli przykładowo taki tryb 16 przez 8 na Ciebie działa, no to świetnie, bądź na nim. Ale polecałbym, wiedząc to, co teraz wiem, polecałbym ci rzeczywiście, abyś miał też dni, w których tego nie robisz. Z tego co zrobiłem trochę researchu, teraz się dowiedziałem, że okresowy post najlepiej się chyba opłaca robić tak, no z 3-4 dni w tygodniu. I przez resztę. Albo właśnie jeść cały dzień, albo zmieniać godziny tego postu. O tym powiem jeszcze w następnym odcinku, bo też podobny temat będzie. Niesamowicie zdziwiło mnie także to, że rzekomo to, w jakich godzinach pościsz, wpływa na całkowicie inne geny. Czyli przykładowo, jak robisz okresowy post od 8 do, nie wiem, 14, to oddziałujesz na inne geny, prozdrowotne oczywiście. Jak robisz od 14 do, nie wiem, 18, to na inne, a jak do 18 do 24, to też na inne. Dlatego dobrze sobie tym rotować. Albo rotować właśnie, albo właśnie jeść cały dzień. No i wiedząc to, co Ci powiedziałem w tym filmie, można dojść do wniosków, że są dwa najbardziej opłacalne podejścia, a więc pierwszym z tych najbardziej opłacalnych podejść byłoby wykonywanie raz lub dwa razy w tygodniu takiego pełnego, całodziennego, 24-godzinnego postu. Wiem, nie jest to dla każdego, nie jest to łatwe, ale jak już zaczniesz to wykonywać, jak już wprowadzisz to jako element takiego twojego lifestyle'u, Ci w to w nawyk i nie będzie to aż tak ciężkie do wytrzymania. Wiem to na własnym przykładzie. I to podejście jest świetne dlatego, że w zasadzie zmniejsza ono ryzyko na insulinooporność praktycznie do zera. Dodatkowo czerpiesz dużo energii z tłuszczów, bez żadnych spadków. No i masz też podkręcony, dużo lepszy metabolizm. I drugim opłacalnym podejściem byłoby wykonywanie 4-5 razy w tygodniu takiego od 18 do 20 godzinnego postu. Czyli mniej więcej coś takiego jak ja robię. Bardzo duża część dnia bez jedzenia, ale w małe oknie tam coś spożywasz, ale... Po zrobieniu tego trzeba przez 3 tygodnie jeść normalnie, czyli zrezygnować z postu, ponieważ wtedy organizm się nie zaadaptuje aż tak dobrze do, do tego, żeby wiesz, że wysyłaś ten głód w chwilach, kiedy ty nie jesteś głodny, a to jest bardzo prozdrowotne to uczucie głodu, bo wtedy ono można powiedzieć, że wzmarza te autofagie. A gdy właśnie robisz coś takiego, że robisz. 18 do 20 godzin dziennie, i jeszcze rotujesz tymi godzinami, no to twój organizm się do tego nie przystosuje. I to jest myślę, że łatwiejsze podejście dla innych. Jak zdziwiło mnie to, że wiem, jak ważny jest post, a ja mam robić tylko 5 dni, a później 3 tygodnie nie robić, coś mi to nie pasuje. Do tej zasady nie wiem, czy się dostosuje ale na pewno postaram się robić tak, żeby w niektóre dni tego postu nie wykonywać. I też nie będę się przynajmniej zadręczał, jak na przykład jestem u dziewczyny i pójdziemy do kina czy coś i zjem w innych godzinach coś, czego nie chciałbym zjeść. <grym> Daj znać co myślisz o filmie. Kursik jak odnaleźć szczęście w opisie. Zapoznaj się, możesz mówić ze mną rozmowę. Ucz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie.